Wewnętrzne dziecko to ta część ciebie, która wymaga wyjątkowej troski i poczucia bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się dzisiaj twojej relacji z twoim wewnętrznym dzieckiem. Medytacja Moje wewnętrzne dziecko prowadzi Grażyna Adamska. Rozsiądź się wygodnie i zamknij oczy. Weź 3 głębokie oddechy i poczuj, jak z każdym wydechem coraz bardziej się odprężasz. Gdyby pojawiła się jakaś myśl powstrzymująca Cię od tego ćwiczenia, wtedy wyobraź sobie, że ta myśl jest jak obłok na niebie. Nadchodzi, przepływa i odpływa. Myśl przychodzi, przepływa i odchodzi. Wyobraź sobie, że znów jesteś małym dzieckiem. Przypomnij sobie czas, kiedy nie miałeś jeszcze 6 lat. Nie chodzi o konkretną sytuację, a jedynie o tamte czasy. Zanurz się całkowicie w tym odczuciu. Jak ci jest? Czy jesteś smutny? Zastraszony, zły? Niezależnie od tego, jaka emocja właśnie panuje, dopuść ją. Nie musisz dziecku w sobie dodawać otuchy. Po prostu zauważaj tę emocję. Teraz wyobraź sobie, jak już jako dorosły sadzasz swoje wewnętrzne dziecko czule na kolana. Obejmujesz, poświęcasz mu całą swoją uwagę. Daj mu całą miłość, jaką nosisz w sobie. Nie znajdujesz miłości? W takim razie przypomnij sobie o jakiejś sytuacji w życiu, kiedy czułeś miłość. Niech w Twoim umyśle pojawi się myśl, miłość płynie i rozmnaża się. Zauważ, jak zanurzasz się w niej cały. Utrzymuj tę energię tak długo, jak będziesz potrzebować. Połącz się teraz z energią bezwarunkowej miłości prosto ze źródła. Poczuj tę miłość całym sobą. Utrzymuj jak najdłużej tę wibrację energii bezwarunkowej miłości prosto ze źródła. Teraz przekaż tę miłość swojemu wewnętrznemu dziecku. Pogłaszcz je. Co teraz się dzieje z Twoim wewnętrznym dzieckiem? Uśmiecha się? Czy wciąż jest smutne lub złe? Dawaj mu całą swoją miłość tak długo, jak możesz. Im dłużej, tym lepiej. Prawdopodobnie jest ono bardzo spragnione miłości. Czy czujesz, jak stopniowo zanikają w nim napięcia? Zapytaj je, czego potrzebuje i daj mu to w takim rozmiarze i intensywności, w jakich to możliwe. Jeżeli w danej chwili jest to niemożliwe, wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje. Kiedy poczujesz, że na początek wystarczy, pożegnaj się ze swoim wewnętrznym dzieckiem i powiedz mu, jak wspaniałą jest istotą, oraz że niebawem znowu się z nim skontaktujesz. Potem w rytmie oddechu powróć do tu i teraz.
Pamiętaj, że mimo iż jesteś dorosłym człowiekiem, wewnętrzne dziecko będzie zawsze domagało się Twojej uwagi, dlatego że jest częścią Ciebie, tą częścią, która budzi w Tobie kreatywność, entuzjazm i radość życia. Przedstawię Tobie teraz kilka możliwości, w jaki sposób nawiązać pozytywną relację ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Weź gorącą kąpiel. Zjedz śniadanie w łóżku. Zafunduj sobie masaż. Kup sobie kwiaty. Pospaceruj w parku. Odwiedź zoo. Zrób sobie manikir lub pedikir. Zatrzymaj się i powąchaj kwiaty. Zrelaksuj się przy dobrej książce, muzyce, filmie. Tańcz. Idź wcześnie spać. Weź sobie wolny dzień dla zdrowia psychicznego. Przygotuj specjalną kolację dla samego siebie i zjedz ją przy świecach. Zadzwoń do przyjaciela. Idź sam do wyśmienitej restauracji. Przejedź się samochodem, rowerem. Pomedytuj, pomódl się. Kup sobie coś, co sprawi Ci przyjemność. Perfumy, sukienkę, buty, książkę. Kup sobie ślicznego, milutkiego pluszaka. Poproś specjalną osobę, żeby się Tobą zaopiekowała. Idź na dobry film do kina lub przedstawienie do teatru. Idź do parku, nakarm kaczki, pochuśtaj się na huśtawce. Daj sobie więcej czasu na wykonanie jakiegoś zadania. Pozwól sobie na guzdranie. Upiecz lub ugotuj coś specjalnego. Idź pooglądać wystawy sklepowe. Posmaruj swoje ciało aromatycznym balsamem. Poćwicz, poskacz, powygłupiaj się.